razy możesz się badać w WOMP-ie, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Jak utraciłeś prawo jazdy na badaniach lekarskich kierowców? I z reguły tracisz je właśnie w tymże WOMP-ie. Dzień dobry, straciłam prawo jazdy pół roku temu za jazdę pod wpływem alkoholu. Niestety, po badaniu w WOMP-ie otrzymałem orzeczenie lekarskie o bezterminowym istnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu. Problemy z równowagą, zamierzam poddać się leczeniu. I czy jest możliwość ponownych badań lekarskich po ewentualnej poprawie zdrowia? Czy jest potrzebne jakieś skierowanie? Pozdrawiam. I tutaj sprawa jest bardzo prosta. Aby odzyskać prawko, musisz ponownie się przebadać w tym lub innym WOMP-ie i tylko orzeczenia z tej instytucji będą honorowane przez Wydział Komunikacji. Badać się możesz tak naprawdę ile chcesz, zależy to tylko od terminów w tym WOMP-ie, ale nie gwarantuje to wyniku pozytywnego. To, że przyjdziesz tam 20 razy, to tylko oznacza, że każdorazowo za tą przyjemność będziesz musiał lub musiała zapłacić kilkaset złotych i skierowanie nie jest potrzebne. Natomiast jeżeli rzeczywiście będzie jakaś poprawa stanu zdrowia, to takie badanie ma sens, ale wcześniej zasięgnąłbym opinii laryngologa lub innego lekarza, który te zaburzenia równowagi będzie leczył. I podstawą prawną jest tutaj artykuł 75 ustęp 1 punkt 3. Zapamiętaj, 75 ustęp 1 punkt 3 ustawy o kierujących pojazdami. Badaniu lekarskiemu przeprowadzonemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej badaniom lekarskim, podlega osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia, czyli WOMP ci tutaj cofnął ze względu na stan zdrowia. I jest jeszcze ustęp drugi. Badanie lekarskie, o którym mowa w ustępie pierwszym, przeprowadza się na wniosek osoby badanej w przypadkach, o którym mowa w ustępie od pierwszego, od punktu pierwszego do trzeciego, czyli punkt trzeci tutaj też pod to podlega. Natomiast z innego aktu prawnego, którym jest rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań kierowców, wynika w paragrafie 10 punkcie pierwszym, że jednostkami uprawnionymi do przeprowadzenia badań osób, w których mowa w artykule 75 ustęp 1 punkt 3 ustawy są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce twojego zamieszkania. I jeden tylko wniosek z tego wynika, że każde badanie w WOMP-ie no, musisz traktować poważnie. Tutaj zabranie prawa jazdy na pół roku sugeruje, że z pacjentką za dużo alkoholu tam nie było, prawdopodobnie było to tylko wykroczenie. Natomiast problem się okazał, że wyskoczyło coś jak zając z kapusty, jak królik, że tak powiem, z kapelusza. No i wyskoczyły te zaburzenia równowagi, a jakiekolwiek zaburzenia równowagi dyskwalifikują Cię jako kierowcę jakiejkolwiek kategorii. Także życzę tutaj tej osobie powodzenia w leczeniu, doprowadzenia się do jakiegoś stanu, że tak powiem, używalności. Mam nadzieję, że te zaburzenia równowagi się wycofają. Natomiast, jeżeli Ty miałeś podobną sytuację, że po badaniach w WOMP-ie zostałeś niedopuszczony bezterminowo, potem jakoś stan zdrowia Ci się poprawi, oczywiście skomentuj to pod tym wideo, jak to zrobiłeś, który to był WOMP i być może to innej osobie pomoże w odzyskaniu prawa jazdy, kiedy miała podobny przypadek. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Powtarzam jeszcze raz, przygotowanie do badań WOMP-u jest podstawą sukcesu. Daj lajka, daj kciuka, jak Ci się to wideo spodobało. Jeżeli coś Ci pomogło, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym. I do zobaczenia w moim następnym filmiku.